For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Długo oczekiwany finał sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidowanych szkół nie zaskoczył nikogo, ponieważ każda z propozycji Romana Szałemeja została przegłosowana większością głosów koalicyjnych radnych PO-SLD na korzyść prezydenta Wałbrzycha i zespołu opiniującego likwidację szkół. Jedynym elementem, który był pozytywny podczas całej sesji, choć nie był większym zaskoczeniem, to wniosek Szałemeja o zdjęcie punktów z propozycją likwidacji dwóch szkół w dzielnicy Sobięcin, czyli szkoły nr 17 i gimnazjum nr 4, które mają zostać połączone w jednym budynku. Chciałbym złożyć wniosek do porządku obrad o wycofanie punktu 9 uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji publicznej szkoły podstawowej nr 17 w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja i chciałem złożyć wniosek do porządku obrad o wycofanie punktu 11 uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji publicznego gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja 149 i jednocześnie złożyć wniosek w punkcie 11 w miejsce wycofanego wniosku uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie założenia publicznego gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja 149. Zachowane zostało również przedszkole w dzielnicy Poniatów, które obecnie ze szkołą podstawową tworzy zespół szkolno-przedszkolny nr 1. Chciałem złożyć wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola samorządowego nr 10 w Wałbrzychu przy ulicy Sosnowej 25A. Radni Rady Miejskiej przyjęli te propozycje, jednocześnie tym samym łącznie 3 placówki zostały uratowane od zamiaru likwidacji. Pozostała część sesji odbywała się już w zupełnie innej atmosferze. Zebrani na sali ludzie próbowali zabrać głos w dyskusji. Nie zostali jednak dopuszczeni do wyrażania swojego zdania. Pozwólmy zabrać ludziom, którzy są z nami, głos. I ja panią o to bardzo proszę, również kiedyś prowadziłam obrady sesji, były one trudne i burzliwe, ale zawsze pamiętałam o jednej rzeczy. Prowadzę sesję rady, reprezentuję radnych, organizuję pracę, ale rada nie jest oderwana od społeczności. Co skutkowało oburzeniem i głośnym tupaniem. Nie zabrakło również plakatów trzymanych w rękach. Zamieszanie, które wynikło na najtrudniejszej sesji nowej kadencji Rady Miejskiej, w większości przypadków wynikło z braku doświadczenia przewodniczącej Rady Marii Romańskiej, która mimo podpowiedzi radnych z większym doświadczeniem nie wysłuchała ich, a tylko zwracała się wzrokiem w kierunku Romana Szałemeja, który akceptował działania przewodniczącej Rady. Proszę Pani Przewodnicząca, jeżeli są wnioski dotyczące porządku obrad, czy jednej kwestii, to zbiera się nie wszystkie i głosuje się najpierw te najdalej idące. Bo na przykład, jeżeli pojawia się wniosek teraz o usunięcie wszystkich punktów obrad za wyjątkiem np. pierwszego i ostatniego, to odpowiedź się głosuje jako pierwszy, bo w tym momencie kasuje się wszystkie inne. I to jest kwestia tylko techniczna, że jak się zbiera wszystkie wnioski, uszereguje się dopiero w ostatnim porządku, który jest najdalej idący i od takiego się głosuje. Bo w tym momencie, że ja złożyłem wniosek o wycofanie, czy przerwanie, to w ogóle zniesienie wszystkich punktów obrad, to jest wniosek najdalej idący, jakoś najpierw głosuje. Bo jeżeli on przejdzie, to pozostałe wnioski nie mają racji być. Dlatego prosimy najpierw wycofać wszystkie wnioski, a nie głosować każdy wniosek po kolei, uszeregować się względem, który jest najdalej idący, poddać się pod głosowanie w każdej naszej kolejności. To jest tylko uwaga techniczna. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie przystępujemy do przegłosowania wniosku zgłoszonego przez pana Cezarego Kondrata. Sesja, która trwała już od kilku godzin, mimo próśb i wniosków radnych, nie została przerwana. Kiedy został złożony wniosek przez kolegę Marcina Broza
myślałem, że ta przerwa higieniczna będzie. Widocznie już się dogadano w koalicji, że nawet taki wniosek trzeba, żebyśmy się dzieli. Jest to po prostu, pani przewodnicząca, jest to wstyd. Ja proszę o przerwę higieniczną, a pani jest po to, żeby udzielić. Jeżeli to już zostało ustalone, że nawet przerwy nie ma, jest mi przykro. Ja właśnie chciałem bardzo spokojnie pani powiedzieć, pani przewodnicząca, że gdy pani posłuchała tego, co mówię i zrobiła tego, co powiedziałem, to nie byłoby takiego bałaganu, bo przyjęła pani wszystkie wnioski do porządku obrad, zamknęła pani listę tych wniosków i głosowała. A tak ma pani ciągle następne wnioski. Dlatego właśnie w tej chwili składam taki wniosek, właśnie najdalej do mnie, że powinien być głosowany jako pierwszy, a my głosujemy go w trakcie. Wniosek o przerwanie obrad, przeniesienie go do takiej sali w innym terminie, która by zapewniała swobodną, jakąś racjonalną pracę, a nie w takich warunkach, jakich w tej chwili funkcjonujemy. Największe kontrowersje powstały zaraz po pytaniu radnego Marcina Mroza, który wyraźnie zbulwersowany zapytał, czy ma złożyć wniosek pod głosowanie o wprowadzenie przerwy. Dziękuję panu przewodniczącemu. Prosiliśmy przed tą uchwałą o 10 minut przerwy, żeby pani zrobiła przerwę, powiedziała pani, że nie teraz. To tak naprawdę mam złożyć wniosek o 10 minut przerwy. Dobrze, proszę, głosujemy za wnioskiem pana. Kto z państwa jest za przerwą? Tym samym jednym ze skutków działań Marii Rymańskiej było poddanie pod głosowanie wniosku, który nie został złożony. Radni zamiast nad przerwą zagłosowali nad zamiarem likwidacji szkoły podstawowej nr 19 w dzielnicy Poniatów. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale doprowadziliście do tego, że rzeczywiście rozwiązaliście zespół. Natomiast kilkadziesiąt osób widziało wynik głosowania uchwały w sprawie likwidacji. Wynik jest taki. 10 jest za likwidacją, 13 przeciw. Koniec. Uchwała przeszła, proszę państwa. Nie została głosowana, nie został wygłosowany wniosek o przerwę. To się już wydarzyło, proszę państwa. Nie można zrobić reasumpcji. Uchwały nie ma, proszę państwa. Nie podjęliście państwo uchwały w sprawie likwidacji szkoły nr 19. I to jest kilkadziesiąt osób widziało ten wynik na ścianie kamery zdjęcia. Nie jesteśmy w stanie zmyskutować oczywistości. Głosowanie, które pani przeprowadziła, według mnie było głosowaniem nieprawidłowym, niezgodnym z prawem i wydaje mi się, że głosowanie nad uchwałą, którą pani prezentowała w inną treść słownie, inną treść wyniku. Poprawiłam to, a to wynikało właśnie z hałasu. Stosunek głosów był taki. Za likwidacją zagłosowało 11 radnych, z kolei przeciw likwidacji było 13 głosów. Według przewodniczącej rady była to pomyłka, którą sama sobie poprawiła. Ani po fakcie nie może poprawiać nic, co radni głosowali. Dostałem szacunkiem. Ja proszę państwa, państwo widzicie i czytacie. Pomyłka słownie ma do tego się zdarzyć, ale pismo jest pismem, prawda? Proszę państwa, pod uwagę, że to nie tyle moja wina, co państwa.
jednak już słychać głosy, że właśnie to głosowanie zostanie zgłoszone do wojewody jako ważne. Podczas jednej z dwóch przerw w obradach sesji Rady Miejskiej nasze kamery zarejestrowały rozmowę pomiędzy Romanem Szełemejem a posłanką Anną Zalewską, w której Szełemej stwierdza, że... Pani poseł, pani wie, że ja mam rację, ale pani wie, ja też wiem. Wszystko, ale pani się angażuje w wiele rzeczy, które nie służą temu miastu. Ja to nie są. Mamy po prostu inne wizje, panie prezydencie. No ale ja się po prostu z tą wizją nie zgadzam, bo ona polega na obstrukcji. Nie, pan robi krzywdę. Popełniają z błędem dodatku. Po przerwie wrócono do głosowania nad pozostałymi szkołami. Po tym zamieszaniu radni po raz kolejny przystąpili do głosowania nad zamiarem likwidacji pozostałych 4 szkół z listy. Każda ze szkół została przegłosowana jako zamiar likwidacji. Państwo nie ułatwiacie sprawy ani sobie, ani nam. Chciałabym powiedzieć, że nie jestem za likwidacją szkoły podstawowej na Poniatowie. Uważam, że ta szkoła powinna się utrzymać. Na komisji wspólnej państwo pokazaliście, przynajmniej szkoła pokazała, że w następnych latach dzieci będzie przybywało. 24. obrady sesji Rady Miejskiej zakończyły się po wielu godzinach, w efekcie czego podjęte zostały decyzje intencyjne o zamiarze likwidacji 4 szkół. Kolejnym krokiem, który najprawdopodobniej będzie podjęty na następnej sesji Rady Miejskiej, to uchwały o definitywnej likwidacji szkół w dzielnicach Poniatów, Rusinowa, Śródmieście i Biały Kamień. Mieszkańcy tych dzielnic, jak i innych w całym Wałbrzychu, zbulwersowani są sposobem podejścia radnych, którzy głosowali za likwidacją placówek, nie będąc na ani jednym spotkaniu konsultacyjnym i jednocześnie nie znając wszystkich argumentów, już zastanawiają się nad przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha. Jak co roku w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyła się uroczysta odprawa roczna z udziałem komendanta wojewódzkiego policji i innych oficjeli, m.in. prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja. Policjanci podsumowali cały rok swojej działalności. Była tu również okazja do wręczenia wyróżnień. Dziennikarze jednak zaraz po części wstępnej zostali wyproszeni z sali. Dalsze uroczystości i rozmowy we własnym gronie i zaproszonych gości odbywały się już za zamkniętymi drzwiami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie z parafii świętego Wojciecha, wszystkich telewidzów, telewizji Twoja. Spróbujemy taką inicjatywę, by w tym roku 2012 stworzyć taką możliwość, żeby przynajmniej raz w miesiącu była transmitowana msza święta z naszego kościoła tu, ze świętego Wojciecha, byśmy mogli dotrzeć na Piaskową Górę i nie tylko, bo wielu jest fundatorów budujących tą świątynię, wielu chorych, wielu cierpiących, którzy czasami nie mogą zobaczyć, nie mogą tutaj być, a właśnie dzięki telewizji Twoja mogą ten obraz zobaczyć i zobaczyć także, jak pięknieje nasz Kościół. Cieszę się bardzo, że taka inicjatywa powstała. No i zawsze Kościół Świętego Wojciecha jest Kościołem otwartym. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.